W bloku działań mamy początek, koniec. Koniec jest z kropką. W pierwszym elemencie mamy wczytywanie, ile mamy elementów i wczytujemy pierwszy ułamek. Licznik, przecinek, mianownik. Następnie powtarzamy od 2, bo już jedenśmy wczytali ułamek, do n. I procedura jest następująca. Wczytujemy zawsze następny jako drugi. Liczymy część wspólną, mianownik NWD, mianownika pierwszego i drugiego. Wtedy mamy wspólny mianownik. Następnie liczymy licznik pierwszy według tego wzoru, czyli licznik pierwszy razy M wyliczone z tego działania dzielimy przez M2, licznik drugi, analogicznie licznik drugi razy M, ale tym razem dzielone przez M2. Po zliczeniu do L1, bo L1 będziemy traktować jako ułamek wejściowy, dodajemy L1 dodać L2, mianownik pierwszy traktujemy jako mianownik wyjściowy, dokonujemy ewentualnych skrócenia, czyli wyliczamy NWD pierwszego i drugiego, licznika pierwszego, mianownika drugiego. Jeżeli to wyliczymy, to możemy podzielić przez ten sposób mamy skrócony. I tą czynność powtarzamy tak długo, aż wczytamy wszystkie N. Na wyjściu będziemy mieli wynik L1 i M1. I teraz po wyjściu chcemy wyliczyć, ile mamy zamówić tych pizz. W związku z tym L1 dzielimy przez licznik pierwszy, dzielimy przez mianownik i pytamy się, czy reszta zdzielenia licznika przez mianownik jest większa od zera. Jeżeli tak, to licznik zwiększamy o 1 i wypisujemy, ile mamy zamówić tych pizz.